Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy uczniowie powiedzieli do Jezusa: oto teraz otwarcie pouczasz i nie mówisz przez przypowieści. Teraz widzimy, że ty wiesz wszystko i nie ma potrzeby, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Ojca. Jezus im rzekł: już wierzycie? Oto zbliża się godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Jednak nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście we mnie posiedli pokój. Na świecie udrękę cierpicie, lecz bądźcie ufni, ja zwyciężyłem świat. No właśnie, jak się czyta dzisiejszą Ewangelię, to jak tu nie kochać Pana Jezusa? Bardzo mnie porusza ten sposób, w jaki Pan Jezus mówi do swoich uczniów w kontekście ich słabości. W jaki sposób z nimi rozmawia o ich słabości. Tak, bo wydawałoby się, że oni mówią o swojej wierze, wierze, nie? Wszyscy mówimy, ja też często mówię, wierzę, jestem wierzący. No i chyba za każdym razem, jak to mówię, to Pan Jezus oczywiście przyjmuje tę moją deklarację z życzliwością. Na pewno, co do tego nie mam wątpliwości. Ale jednocześnie mówi: już wierzysz? Oto zbliża się godzina, że się rozproszysz, że mnie zostawisz. Zbliża się godzina kolejnego twojego grzechu. Ja to wiem. Ty też tak naprawdę to wiesz. No właśnie, Pan Jezus mówi o tym no z takim spokojem, z taką miłością. I jak słyszymy, mówi to po to, abyśmy posiedli pokój. Tak, bo to my sami jesteśmy często dla siebie źródłem jakiegoś niepokoju wewnętrznego. Co mam na myśli? Otóż wymagamy od siebie doskonałości. Wymagamy od siebie, no właśnie, tego, że jak już postanowiłem, że nie zgrzeszę, to już nie zgrzeszę. Ktoś by powiedział, no ale jak, to nie należy wymagać? No właśnie, wymagać, a wymagać. Pan Jezus też wymaga od nas wiele, tylko że nie żąda. A my często od siebie żądamy, my często mówimy, musisz, właśnie już teraz musisz. Skoro jesteś wierzący, to musisz. Musisz to, musisz tamto. I kiedy nam się coś nie uda, kiedy pojawi się grzech, to mówimy sobie, jak mogłeś, jak mogłeś. Czy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, jak się spotkał z apostołami, to mówił, jak wy mogliście mnie zostawić? Czy nawet dzisiaj, nie? W tej dzisiejszej Ewangelii, czy Pan Jezus mówi, znam was dobrze, i niestety, ale wy mnie zdradzicie, bo jesteście okropni, niewierni, ta wasza wiara, a już nie mówiąc o miłości. Właśnie, Pan Jezus nie mówi do nas w taki sposób, jaki my często do siebie mówimy. Tak, to dzisiejsza Ewangelia skłania mnie do zadania sobie takiego pytania, nie? Czy ja do siebie mówię tak, jak Pan Jezus mówi? Czyli z jednej strony z takim realizmem, ale z drugiej strony
z wymaganiami też. A z trzeciej jeszcze można powiedzieć strony, z akceptacją, miłością. Właśnie to jest sposób, w jaki Pan Jezus do nas mówi. On to wszystko łączy ze sobą. Łączy świadomość prawdy o nas, o naszej słabości. Łączy ze sobą wymagania, które nam stawia. I łączy ze sobą bezwarunkową miłość do nas. Pełną akceptację. On to wszystko w sobie łączy. Bo tak naprawdę tu nie ma między tymi elementami sprzeczności. Jeśli widzimy tu jakąś sprzeczność, to ona jest pozorna. Tak. Oto zbliża się godzina, nawet już nadeszła, że się rozproszycie. To jest najgorsza rzecz dla Pana Jezusa. Nasze rozproszenie się. Co oznacza to rozproszenie? To oznacza, że oddzielamy się od Boga, ale też, że my się od siebie oddalamy. To są ci uczniowie idący do Emaus. Rozczarowanie. Pan Jezus tego nie zna, bo miłość nie zna rozczarowania. Pan Jezus nie zna rozczarowania. I właśnie ja to słyszę w tej dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus wie, że jesteśmy słabi. Wie, że dopiero się w tej naszej wierze umacniamy, rozwijamy. No i tak samo analogicznie w miłości. To wszystko dopiero w nas dojrzewa. On to wie. Natomiast jednocześnie nie jest rozczarowany. Myśląc o tym, o tej naszej słabości, myśląc o tej naszej niewierności, też można powiedzieć takiej byle jakości czasami. No w każdym razie, myśląc o tym, że absolutnie nie przystajemy do jakiegoś ideału, do którego chcielibyśmy przystawać i którym jest Pan Jezus. On się nie rozczarowuje nami. Tak, nie jest rozczarowany. On tego nie zna. Tak, miłość nie zna rozczarowania. Czy to znaczy, że miłość nie zna prawdy, nie ma kontaktu z prawdą? Że jest ślepa, jak to mówimy? Nie, absolutnie nie. Tylko miłość nie rodzi się dlatego, prawdziwa miłość nie istnieje dlatego, nie pojawia się dlatego, że ktoś jakiś tam jest. Że ktoś udowodnił, że warto go kochać swoim postępowaniem, tym, co zrobił dla nas. Swoją wiernością. Tak, myślę, że dzisiaj dość często ludzie na przykład nie chcą się wiązać trwale z kimkolwiek, bo oni mówią, a najpierw niech mi ten człowiek udowodni, że naprawdę mnie kocha. Niech mi to udowodni. Czy zasługuje na moją miłość? A tymczasem miłość prawdziwa jest dlatego, że ten człowiek jest. Kocham drugiego człowieka, bo on jest. I tu oczywiście, żeby było jasne, nie mówię o tym, że jeżeli ktoś nas krzywdzi, to nie powinniśmy się przed nim chronić, bronić, uciekać, powstrzymywać go przed tym, stawiać granic. Właśnie. Nie, to mamy kochać siebie tak samo jak drugiego człowieka. I nawet takie pozwalanie, żeby ktoś nas krzywdził, to jest też robienie krzywdy temu komuś. Natomiast chodzi o to, że kocham,
bez względu na to, nie, co ktoś robi. Tak jak Pan Jezus do Judasza powiedział, kiedy Judasz przyszedł z żołnierzami, by go aresztowano. Jezus powiedział do niego: przyjacielu. Czy to było takie kurtuazyjne, takie, bo nie wypadało powiedzieć inaczej? Dlaczego Pan Jezus nie powiedział: zdrajco? Nie, bo nie był nim rozczarowany. Choć strasznie cierpiał z tego powodu, że Judasz tak naprawdę Pana Jezusa odrzuca. Na ile to było świadome, tego nie wiemy, możemy się domyślać, nie? Ale Jezus nie był rozczarowany Judaszem. Jeśli mówił, że lepiej by było dla tego człowieka, żeby się nie narodził, chociaż niedawno słyszałem inne tłumaczenie, lepiej by było, żeby taki człowiek się nie narodził. Jeśli Pan Jezus to mówi, to nie dlatego, że jest rozczarowany Judaszem. Dlaczego przypominam tu Judasza, wspominam go? No bo właśnie dzisiaj Pan Jezus mówi: nadeszła godzina, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Judasz, można powiedzieć, że nawet coś więcej zrobił, nie? Bo go wydał Jezusa. Chociaż właśnie te słowa Pan Jezus mówi, zdaje się, że już po tym, jak Judasz odszedł, nie? Jak wyszedł z wieczernika. Tak. Tak więc patrzmy na Pana Jezusa, w jaki sposób On traktuje nas z naszą słabością. Kocha nas naprawdę takimi, jakimi jesteśmy, a nie takimi, jakimi powinniśmy być, nie takimi, jakimi czasami nam się udaje być, tylko naprawdę takimi, jakimi jesteśmy. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.